Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack, witam się z nami w kolejnym i prawdopodobnie przedostatnim odcinku. Zagrajmy w Rebel Cops. W tym odcinku zajmujemy się kasynem. Alfina poinformowała zbuntowanych policjantów, że jej szef załatwia wszelkie interesy w swoim kasynie, które służy nie tylko jako główne źródło zysków, ale również centrum operacyjne jego przestępczego imperium. W kasynie znaleźć można tak zwaną czarną księgę Belling, pełną zapisów na temat szemranych interesów, a także imion kontaktów Zujewa i szczegółów jego kryminalnych działań. Księga ta stanowi najważniejszy dowód w całej tej sprawie i jest kluczem do wsadzenia Zujewa i jego wspólników tam, gdzie już dawno powinni być. Za kratki. Kasyno. Łódź Szczęścia znajduje się poza miastem. Wejście do niego jest pilnie strzeżone. Można się tam dostać jedynie na zaproszenie albo po umówieniu się na spotkanie. Jako, że kasyno to miejsce zarówno ruletki, jak i uciech cielesnych ze sprawą znajdującego się tam burdelu. Powiadają, że można tam sobie pozwolić na wszystko. Kasyno jest ściśle monitorowane. Gdy tylko wejdziesz, dostrzeże cię kamera i podniesiony zostanie alarm. Według Alfiny w pobliżu znajduje się niewielki budynek, w którym młody strażnik pilnuje obrazów z kamer. Zanim wejdziesz do środka... do kasyna, musisz się zająć tym dzieciakiem, ale nie próbuj go ogłuszać albo aresztować. Belling twierdzi, że strażnicy kasyna co jakiś czas sprawdzają, co u niego. Jeśli chłopak nie odpowie, jego kumple zaczną się niepokoić. Trzymaj go więc na muszce, żeby mógł zwodzić swoich kumpli tak długo, jak potrzebujesz. Okej, czyli jednego trzeba tam wysłać, żeby cały czas go pilnował. Czarna księga Belling znajduje się w gabinecie dyrektora kasyna. Drzwi chronione są zamkiem elektronicznym, do którego kod zmieniany jest codziennie. Musisz zdobyć go gdzieś na miejscu akcji. Okej. Okay. Dobra, no to ponownie. To najlepsza ekipa. Zdaje mi się też zapisało to przydzielenie bułki z poprzedniego odcinka. Dobra, no tutaj jak już mam brać, to wolę mieć strzelbę, ale przede wszystkim pistolet z tłumikiem. Kurde, dają tych hełmów, to nawet te kewlary by się przydało kupić. Dobra, momento. Dobra, wiecie co? Muszę to przyciszyć lekko. Okej. Okay. Dobra, to robimy tak. Ja tutaj je wszystkich przygotuję. No i widzimy się już na miejscu akcji. Okej, okay, zaczynamy. Zobaczmy. Zakładam, że to jest to miejsce, gdzie jest gość. Albo to? Eagle? Kto to Eagle? Okej. Okay. Czemu to jest oznaczony typ? Nie kumam. Dobra, tu jest cały wielki... No, kompleks powiedzmy. Dobra, jakbym miał strzelać, no to... Księga pewnie będzie gdzieś tutaj. Kowalska tu. Jezu, jeszcze taki typ tu jest. Ale tak, dobra, to jest ten gościu, którego musimy unieruchomić. A ja mam szczerą nadzieję, że tu nikogo kuźwa nie ma, nie? Oj, oj, oj. Nie sądziłem, że tak szybko będę musiał wykorzystać tę akcję. Nie widzimy się po cięciu, jak musiałem, kurde, ze wszystkich tych typiarzy jednym strzałem zgarnąć, no bo... Sorry, ale było ich tu za dużo. Nie ma chuja, żebym ich kurwa oprzeł. A w ogóle to była bułka, która miała się nie ruszyć. Dobra, nieważne. To jest jakaś notka. Notka, ewentualnie to jest po prostu kod. Na nocce i szczerze, ten kod z chęcią bym sobie zgarnił. Dobra, no... Myślę, lepiej to jednak otworzyć wytrychem, bo po pierwsze mam tych wytrychów naprawdę dużo. No, a po drugie, wolę nie alarmować tych ziomeczków tam w oddali. Więc tak, to sobie poczeka do kolejnej tury, aż ona będzie mogła się ruszyć.
tutaj dwa ruchy, no to niech jednym ruchem przemieści się tutaj i ja pierdolę. Dużo ich tu. Powiem tak, jak ktoś tę grę przejdzie i ani razu żadnej z tych akcji nie wykorzysta, to propsy dla takiego gościa, bo ja nie ma szans, żebym przeszedł tą grę w taki sposób. Najmniejszy. Może udałoby mi się zrobić no-hita w DS-ach. Może przeszedłbym Elden Ringa ze wszystkimi bossami no damage. Ale to jest bardzo duże może. Ale nie ma szans, żebym tą grę przeszedł i ani razu tych specjalnych akcji nie wykorzystał. Aż prosi o kolejną taką akcję, nie? Żeby, kurde, wiecie, dodać sobie punkty i wszystkich zgarnąć. Ale gdzie fan z gry wtedy, nie? On jest o tyle problematyczny, że do niego musiałyby dwie osoby podejść i go mutnąć. Ewentualnie jedna podejdzie, wali pałą, druga wali go z tazera. Z tym jest też potem problem. Bo bułka może podejść za cenę dwóch ruchów i tutaj, i tutaj. Ale to niech podejdzie tutaj. Tak, widzimy. Dobra. I teraz tak, tego bardzo ładnie stazeruj. Dobrze. Brick Breaker tutaj podejdzie w cenie też dwóch ruchów. To niech się ustawi obok tego. I zdzieli go pałą. Ten za cenę dwóch ruchów podejdzie tutaj. To jazda. I zdzieli go pałą. Okej, ten może też podejść za dwa ruchy, albo podejść za jeden i strzelić stazera. Dobra, zróbmy to w taki sposób. Stazerem go. Pięknie. Też kurde, no trzeba to było tak. Kurde, już nie pamiętam teraz, w sumie nie pamiętam, czy on na taser też jest wymagany, że też go raz wcześniej strzelił, czy wystarczy to w taki sposób zrobić. Nie pamiętam za chwilę budowę, ale dobra. Jest jakaś notka. Casey, przestań zmieniać kod do sejfu. Szef się wścieka, a później gada mi za uchem cały dzień. Niech będzie otwarty na litość boską. Kod do drzwi to wystarczające zabezpieczenie, a właśnie wróciły twoje ulubione cyferki. 1221, okej, okay, no to Messa. Widać, że ktokolwiek, kurde, kieruje tym... tym bezpieczeństwem skończonym debilem. Skoro nie potrafi normalnego kodu wymyślić, no ale to już jest ich problem, nie mój. Dobra, Allardyce. Jak go tutaj dam, to może go ktoś tutaj zauważyć. Dobra, no to taktyczny zapis w takim razie. I jazda. Kuźwa, tak coś czymś się zainteresuje. Ale jolo, zobaczmy co się stanie. Idzie czy nie? Idzie ten. No niestety podniósł alarm, więc czytujemy to. I Allardyce'a przesuniemy po prostu tutaj bliżej za tego. Za Vana i jest teraz spokój. Teraz tak, Brick Breaker, ty się rusz tutaj. Się kuźwa zainteresował niestety. Ale Allardyce mógłby podejść i tego typa skasować. Gdzie jest Rogue? Rogue jest tutaj. Okej, idźmy. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Dobra, tam jest na razie spokój. Czy stąd jesteś w stanie go zategować? Możemy go stazerować, bardzo ładnie. Dobra. Dobra, jak już go wybrałem, no to weź tego z typu skój. Dobra. I czekasz. Allardyce, ty podejdziesz do tego ziomeczka.
i zdzielisz go pałą. Na wszelki wypadek, bo już mi się zdarzało, że przy takich procentach, kurde, gość mi dostawał tazera, zobaczmy. Dobra, na szczęście tym razem się udało. Okej, okay, ten stoi, Boone stoi tutaj, no to niech podejdzie bliżej drzwi. Zobaczmy, kto mi został. Bułka z jednym ruchem, no to ona dziabnie tego gościa. Co mi wypadałoby, żeby się tutaj przemieściła, no ale... Czasem dobra, niech się przemieści. O proszę, ktoś zaraz pod oknem się trzyma. Nieźle. Dobra, kończymy turę na razie. Wiadomo, dopóki nie ma alarmu, to ten też nic nie zrobi. Dobra, Brick Breaker, ty bądź tak miły i tego typa skuj. Czy on ma taser dostępny? Chyba tak. Otwórz albo wyłam, otwieraj. Czy ktoś się zainteresuje? Chyba nie. Come on! Jak to nie pykło? Dobra, to się na szczęście udało. Mam nadzieję, że słyszycie, jak mi psy szczekają. Jak słyszycie, to pewnie teraz nic po prostu nie gadam. Nie? A co się dzieje? Okej, okay, mamy złotą zapalniczkę z szafki. Breaker, może zabrać apteczkę malutką tutaj. Spokój. Może wyjść, żeby nie blokować przejścia. Dobra, kropka się może powoli w kierunku wyjścia przesuwać. Boom. Jednym ruchem niech tu przejdzie, żeby właśnie miał te trzy ruchy w kolejnej. Allardyce ma kolejną notkę. Znalezioną. Pan Gumiak tak bardzo wciągnął się wczoraj w dymanie tej dmuchanej lalki, że zostawił swój telefon w pokoju. Przynieś mi go, powiedział, że zajrzy dziś po południu, tylko nie wdepnij w to białe cholerstwo na podłodze. Dobra, ale jest przynajmniej powiedziane, że jest jakiś telefon pewnie mobilny do zgarnięcia w jakimś pomieszczeniu, a te telefony, z tego co zdążyłem zauważyć, są dość drogie. Hey Eagle, how's it looking? Clear as day, Rabbit. Clear as day. All right, try to stay awake in there, buddy. No i właśnie, bułka tu musi zostać, nie może niczego zrobić. Okej. Okay. Znaczy niczego, w sensie ona nie może stąd iść, ona musi go właśnie cały czas trzymać na celowniku. To jest ten właśnie minus tego, że ktoś musi tu faktycznie być. Dobra, Duval, zrób tutaj... A, brak okien, okej, okay, no to lipa. Ale dobra, Rock może podejść. Pewnie też jest skop albo otworzyć wytrychem, co nie? Dokładnie, ale poczekamy z tym do kolejnej tury. On, dobra, on pewnie boom przejdzie, on ma dwa ruchy, czy trzy ruchy w turze, więc niech przejdzie dwoma w to miejsce. Nasz kolega tutaj jednym ruchem wyjdzie stąd. Alarba jest dwoma ruchami, niech wejdzie w to miejsce. To zabrzmiało bardzo dziwnie. No, bułka. O, a nie, dobra! Czyli ona tak. Czyli ona jest wyłączona w ogóle z jakichkolwiek ruchów. Okej, okay, czy ona tutaj zostaje tutaj na stałe. Jemu się też nie ten. Jemu się też nie triggeruje ten. Okej. Okay. Ten poziom. Nie spada mu to kółeczko, nie? Jeśli wiecie, co mi chodzi. Czy może wiecie. No, nie spada mu to kółko. Ile może być jeszcze w takim stanie właśnie, taki ogłuszony. Okej, okay, to jest zaskakująco mała ilość ludzi, jak na tak duży budynek. Że autentycznie spodziewałem się, że będzie ich tu trochę więcej. Dwa... Czterech. Dobra, na razie jest tylko tutaj czterech. Dobra, zakładam, że... Okej, okay, mamy tutaj też save. Dobra, zakładam, że Duval... Tak, tutaj w ogóle nic nie może sprawdzić, bo nie ma żadnych okien. Strzelić też nie może, bo nie ma okien. Czyli niestety Duval się tutaj totalnie nie przydaje. Na zewnątrz by się mógł ewentualnie przydać.
tylko Duval, na litość kurwa boską, czemu ty nie masz cholernego tłumika w tej snajperce? Mnie to naprawdę irytuje. To jest to samo co Squiet, kurde, nie? Jak na początku z nami była w Metal Gear Solid 5. Też mnie strasznie irytował fakt, że ona nie ma tłumika w snajperce, przez to używałem jej bardzo rzadko. W sensie, brałem ją na misję, ale bardzo rzadko korzystałem z tej opcji, że ona może kogoś postrzelić. Dopóki właśnie nie miałem na tyle dużej więzi, że mogłem jej zrobić broń z tłumikiem. Potem to już, czy musiałem zabić, czy musiałem uśpić, to już waliłem ile wlezie. Allardyce, tu możemy zabrać coś, ale zanim zabierzemy się za szabrowanie tego miejsca, to może lepiej pozbądźmy się najpierw właśnie tych wszystkich typiarzy. Dobra, on leci tutaj. I wali tego gościa na pysk pałą. Dobra, czy ktoś zdąży dojść do tego gościa? Breaker, dwa ruchy dojdzie tutaj, okej. Stary, ja wiem, że on tam jest. Moją intencją jest, aby właśnie dojść w to miejsce. Teraz dobra, zatrzymanie niskie, łapy w górę, nawet wysokie, dobra. To jest trzeci zapis dopiero, normalnie już był, nie wiem, który byłby to normalny. Łapy? Pięknie, łapy w górę. Rogue. Oh damn. Oh damn. O kuźwa. Jestem grubcio, kurwa. Ajajaj. O kurde. Lipa. Right away. Chyba, że udałoby się tego... Kto tam się zainteresował i powiedzieć w sumie czemu. Chyba, że udałoby się tego zgarnąć. Jest, mamy go. Dobra. Teraz w jeden ruch mógłbym dojść w to miejsce. Boon może dołączyć, ale jak ma dołączyć, to niech się lepiej schowa. Gdziekolwiek tak naprawdę. Ale nie no, Rogue może lepiej niech tutaj przejdzie. I no nie gadaj, że on by mnie zauważył, jakby tam szedł. Dobra, ryzyk fizyk. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jeszcze on został, to może podejść tutaj i... Dobra, i niech wejdzie za cenę tych trzech ruchów. Dobra, no i to jest tyle. I teraz miejmy nadzieję, że tutaj się nic nie spierdoli. Ostatnia, na co mam ochotę, to jest kurde strzelanina, co nie? Hey Eagle, coast still clear. It's all clear, rabbit. Great kid, stay sharp. Okej, czy jakiś szefu? No nie. They're here, Mr. Cruz. The rebels are here. They know we're here. Oh fuck, ile tu jest... Nie. Oj nie. Czyli ten typ jest tu największym zagrożeniem w tym momencie. Skruju, typie, skruju. Dobra, przejdźcie na razie powolutku. Powolutku. Tu też przejdzie, czyli ona musiałaby tak naprawdę wkroczyć i aresztować tego gościa. Tylko niestety przez to, że to jest ten gruby, to ona nie jest w stanie tego zrobić. Dobra, no to zostaje mi tylko kurde czekać na ten. Okej. Zostaje mi tylko czekać na rozwój sytuacji, mieć nadzieję, że ten typ z łaski kuźwa swojej wyjdzie stąd i da mi tutaj coś zrobić. Ewentualnie mogę
mogę wykorzystać ich talenty w kolej za dwie tury, wiadomo, żeby mieli, żeby najpierw tych dwóch zaaresztować, to żeby wykorzystać ich talenty i tego, no bynajmniej tego, postrzelić, żeby nikogo nie zaalarmował, no bo do tego wystarczy tego podejść i też albo go postrzelić, albo szybko, żeby go skasować. Tutaj... No, zasięgu niestety nie ma. Will do. Dobra. Stój i kończymy turę. Hey Eagle, the coast still clear? It's all clear, rabbit. Great kid, stay sharp. Okej, okay, zainteresował się. Ten poszedł tam, zajebiście. Okej, okay, dobra, Brick Breaker po kolei. Podejdź. Skuj. Allardyce, ty skuj tego gościa. Dobra, dobra, dobra. Rogue. Kurde, ją bym tutaj najchętniej wysłał, nie? Dobra, Boon, weź, ty się przejdź to miejsce. Jakby to nie wyszło, nie? To bym chyba, kurde, tą grę odinstalował w tym momencie. Dobra, przejdź tutaj. Powinno być w miarę bezpiecznie. Ten grunt. Okej, ty ziomblu. On, no on go nie postrzeli niestety z takiej odległości. Więc pozostaje mieć tylko nadzieję, że ten się stamtąd jeden nie ruszy, dwa nie zrobi zamieszania. No come on! Boże, jaki skam! To jest irytujące. Dobra, powiedzmy, że jakoś to wyszło. Hey Eagle, the coast still clear? It's all clear, rabbit. Great. Choć się niestety. Choć się niestety nie obyło ponownie bez drobnej pomocy ze strony trzeciej. Dobra. Okej, okay, dobra, może najpierw tego tutaj skupić. Czy ona zatrzyma? Nie ma, no to... Cyk, żeby mieć trzy tury. Trzy ruchy w kolejnej turze. Ale daj z tego niech skuje. Dobra, Bull, ty stoisz w tym miejscu. Tu mamy notkę. Co jest tutaj konkretnie? A nie, to jest piersiówka. Dobra. Może być. No tutaj czekoladki. Ser czekoladki są naprawdę jakieś mega, jakieś dużo warte? Już trochę nie chcę w to wierzyć. No super! Tutaj taki grubcio, tutaj ten grubcio, jeszcze zwykły facet. Czy facet, facio. Taki do pomocy, zwykły lizodubiec. Jesus. Jak on stojąc tu go tu nie widzi? Przecież to jest jakiś żart. Nie powiecie mi, że on go kurde nie widzi przez te drzwi. No tu nie ma bata, że jest aż tak ciemno. Znaczy ona ma granat ogłuszający? Ma! Dobra, test. Czy granat ogłuszający rzucony tutaj ogłuszy go na raz? Czy to będzie wymagać ode mnie jednak też dwóch takich strzałów? Tak, też dwa strzały. Niestety minus jest taki, że alarmuje to gościa obok. Czyli jednak nie mogę się wycwanić w taki sposób. O, szkoda. Potrzebuję tu Buna właśnie, bo przydałoby się jeszcze tego gościa z tej strony załatwić. Okej, okay, tu jest zwykły gość. On jest tutaj. Mogę go zgarnąć. Wysoka szansa procentowa. Dobra, zapis mam w razie czego, więc... No niestety nie udało się.
Poprawiamy. Hands where I can see them. Ponownie się nie udało. Get on the fucking ground. Pięknie. Okej, teraz ja się chcę nim przesunąć. Czy mogę tutaj się przesunąć? They're here, Mr. Cruz! The rebels are here! They're... They saw us. Damn, that guy is huge. Damn, that guy is huge. That guy won't go down easy. Oj, no chyba... Kurwa nie. Dobra. Okej. Skoro gra nie chce grać czysto, to ja też nie zamierzam. Okej. I tak się możemy bawić. Tylko teraz tak. Skoro użyłem szoku i przerażenia, oznacza to, że niestety, ale kiedy kolejny raz... O, czekaj. Dan śmigi po fajki przejdzie do pokoju BDSM. Dziś jest tam nasza Koczakowa zabawia... Zabawia się z przed dziewczynami. Nie pytaj, po co im szlugi, skoro żaden z nich nie pali. Ja nie wiem i nie chcę wiedzieć. No ja się domyślam po co, ale... No po co mnie to tylko jeden słowem. Auć. Dobra, tutaj po jednym ruchu przesunę. Dobra, no niestety. Myślałem, że jednak to jeszcze trochę zejdzie, ale nie. Niestety nie da się tego trzymać tak w nieskończoność. To byłoby za łatwo. Więc trzeba się po prostu zająć nimi po kolei. Tego skójmy od razu, bo i tak będę miał dwie akcje w kolejnej turze. A, jeszcze się w sumie do... Nie, mogłem poczekać. A. Dobra, teraz bułka musiałaby szybko tutaj zdzidować do nich, żeby pomóc. Bo rywal niestety się nie ten... Nie przysłuży. Idzie bliżej. Ten też idzie bliżej. Dlaczego on myśli, że jest tak. Dlaczego on myśli, że z takiej odległości nie trafi ze strzelby? Tu. Klata czy głowa? Klata. Unieruchomi go. Unieruchomici go od razu. Dobra, ci są tylko zaalarmowani, ale nic więcej nie robią. Okej. Okay. No to co, Brick Breaker, lecisz tutaj. Nie wiem, co się przez chwilę miałem takiego lagu, żeby grę skraszował, ale nie, po prostu zminimalizowałem ją do pulpitu. Nie wiem czemu, ale... Nie dociekam. Najważniejsze, że gry nie skraszowano. Kaseta wideo. A nie, kamera wideo, przepraszam. Dobra, Rogue musi wejść. Dobra, najpierw Boone się przestanie, bo inaczej Rogue tutaj, kurde, zamknie. W swoich, tutaj, jej dwóch ruchach. Chociaż nie wiem, dlaczego ktoś nie pomyślał, że nie mogą się po prostu mijać między sobą. Bo fakt, że nie mogą tego robić, dla mnie jest po prostu idiotyczny. Okej, dobra, czyli bułka chyba jednak się stąd w ogóle nie rusza przez całą misję. Niestety. Myślałem, że jak teraz, kurde, się ten typ ogarnie, no to dołączy, no ale niestety myliłem się. Tak on tu podchodzi. Okej, mamy Kevlar, więc nic się nie stało. Okej. Strzelać czy nie? A strzelaj. W klatę. Pięknie. Szkoda, że oni są warci tylko więcej w expie, ale nie na przykład w tych punktach właśnie budowników. Czy jak to tam było nazwane. No tak, bo mogę gościa po ten. Mogę go skleić, po czym go aresztować. No ale nie, wykrwaw się. W dupie cię mam, chłopie. Możesz się tu wykrwawić na śmierć. Mam to totalnie gdzieś. Rogue. Tu przejdzie.
Allardyce do drzwi. Tutaj potrzebny jest kod. Pewnie ten, który już znamy, ale to poczeka do kolejnej tury. Bundo na asystę. Dobra, mamy tu widok i nic tutaj chyba specjalnego nie ma. Ale to się jeszcze przekonamy w kolejnej turze. Ten jest zamknięty, więc tu nic nie zrobi. Tutaj Bun, wejdź tu. No nie, patrzcie, co jednak było, te szlugi pewnie. Ja. Okay, zabieramy. No i Allardyce, drzwi na kod. 1221. Otwarte. Mamy. Jakiegoś ziombla. To wchodzimy. Pałą na ryj. No. W sumie mogę ich tak powoli tutaj przemieścić. Nawet nie muszę wszystkich, bo wystarczy tak naprawdę jeden. Właśnie tutaj Brick Breaker, ale przemieśćmy tak ze dwie osoby, żeby jedna zgarnęła to, a druga poszła od razu tutaj. Ale chyba zasady mogę tutaj dać, żeby po prostu wtórowała kolegom. No i dobra, i za chwilę skończymy misję. To jest dla mnie naprawdę bardzo spoko akcja. Niestety żałuję, że byłem zmuszony wykorzystać ponownie... Oj! O ty skubańcu! O kurde, dobra, to trzeba tą akcję szybko skończyć w takim razie. Dobra, to ty idziesz tutaj. Ale jeszcze nie szabruj. Alarda, dobra, nie, czekaj. Ty, podejdź tu. Bo zakładam, że jak to się skończy, to się właśnie nic ten... To się skończy też misja. Skąd się ten typ wziął tam na dole, halo? Dobra, sobie możesz też go skuć. Dobra, i... Teraz mam nadzieję, że to jest koniec misji. Zbadamy safe. Jest! Pięknie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dwie kosztowności gdzieś mi uciekły. Szkoda. No trudno. Dobra, kontynuuj. Tak. Kontynuuj. Okej. Okay. Sprzedaj wszystko. A daj im 50%, czemu nie? Już mówię, już pieniędzy totalnie nie potrzebuję, jeśli chodzi o tę grę. Niedorzeczna śmierć. Ciało naszego dzielnego snajpera, Vika Duvala Juniora, zostało znalezione dziś rano w jednym z lokalnych pubów. Ktoś dźgnął go 6 razy w brzuch dużym nożem kuchennym. Naoczni świadkowie twierdzą, że stracił panowanie nad sobą i sam wszczął awanturę, kiedy ktoś powiedział coś niemiłego o jego ojcu, ale to wydaje się mało prawdopodobne. On nienawidził swojego ojca. Lekarze nie mogli go uratować, bo w ogóle się nie zjawili. O kurwa. Proszę. Tego się nie spodziewałem. Czyli... Nie mamy snipera już niestety. Jeden Duval siedzi w pace, syn... A syn niestety nie żyje. I co tutaj? Posiadłość. Oj tak, to jest finalna misja. Zwłaszcza, że tu jest od razu już celownik, czyli na bank tutaj jest właśnie nasz kolega Zujew. No i spróbujemy go ująć w kolejnym odcinku i myślę też w tym odcinku zakończymy naszą przygodę z Rebel Cops. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym i ostatnim zarazem odcinku Zagrajmy w Rebel Cops. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!